Wiele dziewcząt, także w innych krajach europejskich, traciło swoje imię wraz z rozpoczęciem służby w nowym domu. Powody przedstawiano różne. Bo mecenasowa na górze ma już Marysię, więc będziesz Zosią. Bo córka ma na imię Anna, dlatego nazywać cię będziemy Ruzia. A najczęściej nie podawano żadnych powodów. Francuska historyczka Anne-Marie Fougier, opisująca losy francuskich służących w XIX wieku, przypomina formułę, którą dziewczyny słyszały na początku swojej służby. Moja droga, będziesz się nazywać Marie. Służąca nie ma swojego imienia i nazwiska, nie ma też głosu. Jest nie ma, jak naiwna bretońska służąca Becassine z francuskiego komiksu z 1905 roku, która stała się bohaterką popkultury, a namalowana została bez ust. Wiele tradycji.